Witam serdecznie, Janusz Kasak. Dziękuję za nominację Sławkowi Jóźwiakowi. No i zaczynamy. Minęło kilka dni, jak piszą powieściopisarze, i tak to jednym zdaniem załatwiają się z kilkoma dniami, których to dni, jakiekolwiek by one były, bezbarwne, puste, bezmiłosne, jeśli to jest w ogóle możliwe, nie można załatwić jednym zdaniem, jednym pociągnięciem, drobnym ruchem ręki, lekkim wdzięcznym gestem, jakby łapiąc w pół kota z podłogi i sadzając go sobie na kolana. Ja czyż inaczej nie czynię, ale przynajmniej mnie śmieszy takie zdanie. Minęło kilka dni. Nie mówiąc o tym, że boli mnie to, ubliża mi straszliwie, bo to tak wygląda, że oto minęło kilka dni, jakby nigdy nic, jakby batem strzelił, jakby pestkę wypluł, a ja przez te kilka dni, ech, gałązko jabłoni i wy, straszliwe manowce, ja przez te kilka dni ileż razy konałem, umierałem i zmartwychwstawałem, ileż roboty zrobiłem na zrębie, ileż potu ze mnie wyciekło, ileż tysięcy myśli przeszło przez moją głowę smugą światła, jasną, łagodną lub straszliwą, nawałniczą, ciemną smugą cienia, pętając mi czoło czarnosiną wstążką lub wprost dziurawiąc, lub trepanując mi klekoczącą czaszkę. Ileż razy, mówię, przez te kilka dni umierałem i zmartwychwstawałem i znowu padałem na pysk i spadłych na pysk wstawałem i ulatywałem w dziedziny błękitu. I znów zapadałem w dół głębokości. Tonąłem w toni, to znów stałem pięknie na grzbiecie fali, jak piana, jak zwycięski śmiech. I znowu w dół i w górę, i tak dalej, i tak dalej. Minęło kilka dni. I piszę to zdanie nie lekkim ruchem ręki, drobnym, miłym gestem, jakby się łapało w pół kota z podłogi i sadzało się go sobie na kolano. Piszę to zdanie, minęło kilka dni, z bólem wielkim i z rozpaczą, bo nie mam sił, żeby te kilka dni dokładnie pięknie i straszliwie, tak jak są tego godne, opisać. Nie ma po prostu sił ten, który to tutaj wyznaje. Gdyby żył tylko życiem, miałby więcej sił, ale on nie tylko żyje życiem, ale i żyje śmiercią. I jeszcze jak? Ha, jak jeszcze żyje śmiercią? I jeszcze żyje wiecznością. Co jest pomiędzy życiem i śmiercią? Jeszcze żyje miłością, co jest ponad tym wszystkim, absolutną do ciebie miłością on żyje. Dziewczynko. I sam nie wie, skąd bierze na to wszystko siłę. Ale czasami zmęczony jest. To znaczy zawsze jest zmęczony, ale czasami straszliwie zmęczony jest. Także wydaje mu się, że za chwilę będzie po nim. Za chwilkę się przekręci. Już go nie ma, już nie żyje. Ale nie, jakoś jeszcze ciągle nie, bo wisi u kosmyka włosów, co spada ci na oczy i ty nie odgarniasz go za główki twojej, zapadający się stromo w dół horyzont. To był oczywiście fragment Siekierezady albo Zimy leśnych ludzi Edwarda Stachury, książki, do której wracam często, co widać. A nominować chciałbym Monikę Stobińską, ale też Annę Pikułę i Andrzeja Hałabudę. Dziękuję bardzo. Zapraszam do czytania.